Myśleliśmy się, że rząd, planowany rząd Platformy, Lewicy, Trzeciej Drogi ma cele ważniejsze, bardziej pilne niż te rzeczy, o których mówili najbardziej aktywnie w kampanii. Kwestie takie jak kwestie podatkowe, jak kwestie sądownictwa, jak aborcja, jak nawet KPO schodzą na drugi plan w porównaniu do kwestii, która najwyraźniej rozgrzewa umysły polityków nowej większości rządzącej najbardziej, czyli kwestia likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zostało z wielkim klamorem, hukiem ogłoszone w ostatnich dniach w mediach. Szanowni Państwo, to, że ten rząd chce zaczynać swoje urzędowanie od likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jest faktem bardzo znaczącym. My nie dajmy sobie wmówić, że korupcja i marnowanie pieniędzy to była domena wyłącznie rządu PiS-u, choć oczywiście była również to domena tego rządu. Przypomnę kilka afer, które miały miejsce za rządów Platformy. Afera hazardowa, afera Sopocka, afera Ambergold, infoafera, podsłuchiwanie dziennikarzy przez służby specjalne, najsłynniejsza oczywiście afera taśmowa. A także, nie ukrywajmy, politycy Platformy Obywatelskiej wcale nie potrzebowali należeć do rządu państwowego, żeby na szeroką skalę uprawiać korupcję. No i tutaj najlepszym przykładem jest warszawska afera śmieciowa, w której dokonano gigantycznego przekrętu na 600 milionów złotych, za które musieli mieszkańcy Warszawy zapłacić z własnej kieszeni w wyższych opłatach za wywóz śmieci i której jeden z bohaterów, co najmniej jeden z bohaterów, siedzi w tej chwili nadal w areszcie. Szanowni Państwo, likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie jest rozwiązaniem problemów z korupcją. Nie oszukujmy się. Nie chodzi też o to, żeby bronić tego, jak funkcjonowało CBA za rządów PiS-u. My oczywiście tutaj nie jesteśmy obrońcami tego, co się działo w CBA przez ostatnie 8 lat. Była to służba fatalnie działająca, z roku na rok coraz gorzej. Była to służba, która, jak wskazują ostatnie doniesienia, była prawdopodobnie używana w walce politycznej przeciwko przeciwnikom politycznym. Ale to nie znaczy, że państwo może funkcjonować bez sprawnie działającej służby antykorupcyjnej. Konfederacja już lata temu przedstawiała rozwiązania, które miałyby służyć temu, żebyśmy mieli dobrą, niezależną, sprawnie działającą służbę antykorupcyjną, bez potrzeby likwidowania takiego rozwiązania i pozwalania na to, żeby politycy Platformy uprawiali sobie przez kolejne 4 lata korupcję bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnej służby, która by ich kontrolowała. Te rozwiązania, które proponowaliśmy już dawno, to jest po pierwsze wprowadzenie sądowej kontroli, wprowadzenie zasady, żeby na każdy podsłuch, na każdą inwigilację konieczne było uzyskanie wcześniejszej zgody sądu. I po drugie, wyprowadzenie spod kontroli rządu, wyprowadzenie spod kontroli również większości sejmowej służb takich jak CBA czy NIK, tak? Czyli służb służących kontroli organów państwowych, kontroli ściganiu korupcji. Bardzo proszę, żeby o szczegółach tych rozwiązań opowiedzieli teraz obecni tutaj ze mną koledzy. Proszę posła elekta Włodzimierza Skolika o przypomnienie projektu ustawy Konfederacji dotyczącej inwigilacji i podsłuchów. Szanowni Państwo, praktyka, którą znamy, wskazuje na to, że zwykli obywatele, Polacy, w zderzeniu z urzędami, organami państwa bardzo często są na przegranej pozycji. Przykładów tej patologii można by było tutaj przytaczać bardzo wiele i znamy przecież sytuacje nielegalnych podsłuchów stosowanych przez służby pod różnymi rządami. Również znamy patologiczne stosowanie aresztów wydobywczych. To są przykłady, w których widzimy, że zwykły obywatel nie ma szans przy obecnym stanie prawnym, by był należycie traktowany, by nie nadużywano tych narzędzi, które powinny skądinąd służyć słusznym, dobrym celom. Konfederacja wielokrotnie już na te kwestie zwracała uwagę, wszak jesteśmy formacją, która zwłaszcza dba o to, walczy o prawa i swobody obywateli. Stąd, aby zabezpieczyć ich prawa w kontaktach ze służbami i instytucjami państwa, takimi jak CBA, Konfederacja postuluje o uchwalenie ustawy o ochronie prywatności.
ta ustawa autorstwa mecenasa Marka Szewczyka jest przygotowana już jakiś czas temu, ponieważ dostrzegaliśmy potrzebę procedowania tych przepisów już dawno. Mamy nadzieję, że teraz Konfederacja posiadająca już klub parlamentarny, i tutaj dziękujemy naszym wyborcom za to, że doprowadzili do tego, że mamy stan liczbowy posłów zwiększony o 60%, i dzięki temu między innymi już nie będziemy musieli liczyć na łaskę innych posłów z innych środowisk politycznych. Będziemy tą ustawę wnosić jako jedną z pierwszych, która ma służyć przede wszystkim zwykłym ludziom, obywatelom. I tak cel tej ustawy jest określony w artykule 1. Pozwolę sobie go zacytować. Ustawa określa tryb i sposób uzyskiwania przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową lub inne podmioty państwowe zwane dalej uprawnionymi podmiotami dostępu do informacji przesyłanych lub powstałych w ramach świadczonej publicznie dostępnej usługi komunikacji elektronicznej, danych osobowych, w tym danych jednocześnie identyfikujących użytkownika, danych telekomunikacyjnych od podmiotów trzecich zwanych dalej danymi użytkowników. Szanowni Państwo, jak widać z tego pierwszego artykułu wynika, że ta ustawa będzie mogła być stosowana w szerokim zakresie, nie tylko w odniesieniu do CBA. I tak jak tutaj poseł Elekt przedstawił, wspomniał, że dane te zgodnie z tą ustawą będą mogły być pozyskiwane na podstawie orzeczenia sądu. Uważamy zgodnie z tym projektem, że służby będą mogły wnioskować o dane użytkowników tylko jeśli będzie to niezbędne w ramach postępowania karnego, a nie tak jak często jest to stosowane obecnie w każdej innej sprawie. Zgodnie z tym projektem będzie mógł być ustanawiany obrońca prywatności, adwokat, radca prawny, który ma reprezentować interesy danego obywatela. Służby zgodnie z tym projektem będą musiały przedstawić wszystkie dowody zebrane w postępowaniu, a nie tylko te, które według ich zdania będą wygodne. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie dzięki temu sprawował realną władzę, kontrolę nad pozyskiwanymi danymi. I to, co uważamy za kluczowe, jeżeli nie będzie ustawa, przepisy przewidywały odpowiednich kar za nadużycia, za nieprawidłowości wobec funkcjonariuszy, to ta sytuacja i pozycja obywateli się nie zmieni. Stąd uważamy, że powinny być za tego typu naruszenia przewidziane wysokie kary finansowe i konsekwencje karne. Szanowni Państwo, dzięki tej ustawie zwykli obywatele uzyskają zupełnie inną pozycję wobec służb i instytucji państwowych. Miejmy nadzieję, że dzięki tym przepisom te wszystkie patologiczne sytuacje uda się wyeliminować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, widząc, jakie propozycje padają ze strony tych, którzy mają robić nam tutaj porządek i przywracać nasze państwo do praworządności, to muszę przyznać, że cieszę się, że stało się tak, jak się stało, dzięki czemu Konfederacja może zająć pozycję recenzenta i punktować merytorycznie rozwiązania, które są proponowane. Będziemy to robić z punktu widzenia ochrony podstawowych praw jednostki, czyli wolność i własność, ponieważ jest to nasze jedyne orędzie przeciwko nadużyciom,
których niestety pełno było w historii poprzedniego rządu. Proszę Państwa, partie polityczne, rządy mogą mieć rozmaite cele polityczne, to jest zupełnie jasne, natomiast jedna rzecz musi bezwzględnie pozostawać wspólna, jeżeli chcemy zachować praworządność, jeżeli mówimy o przywracaniu praworządności, jeżeli mówimy o państwie prawa. Otóż jedna rzecz, która musi być wspólna, to ta, że żaden cel polityczny nie może uświęcać środków. Każde naruszenie w tym względzie to jest krok w kierunku dyktatury politycznej i to jest krok w kierunku radzieckiego modelu stosowania prawa. Jest bardzo niebezpieczny i powoduje, że w imię celów, które obierze dana władza polityczna, niedługo będzie coraz więcej naszych wolności, naszych praw naruszanych, bez konsekwencji. Otóż trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że poprzedni rząd to jest czarna karta w tym względzie, ponieważ rozwiązywanie problemów politycznych i celów, które sobie tamta władza stawiała, polegało na tym, że uruchamiana była prokuratura najczęściej, która z kolei uruchamiała służby, które doprowadzały do określonych rezultatów. Odbywały się zatrzymania, spektakularne akcje, aresztowania, po czym następowało odtrąbienie tego w prasie, co miało służyć wzmocnieniu propagandy rządowej. Natomiast pod przykrywką tego wszystkiego miały miejsce ludzkie dramaty, naruszenia naszych podstawowych praw i wolności. I mogliśmy się przekonać, że tak naprawdę my jako obywatele nie jesteśmy dostatecznie wyposażeni w środki obrony tych naszych podstawowych praw. Jako Konfederacja zamierzamy tego bardzo pilnować w nadchodzącej kadencji Sejmu i zwracać na to szczególną uwagę. Ja tego doświadczyłem osobiście, nie muszę sięgać do żadnych raportów, a tych danych na temat zwiększonej liczby aresztów wydobywczych, na temat tych praktyk, o których właśnie wspomniałem, jest sporo. Są to raporty takiej organizacji jak WEJ, są niezależne zrzeszenia prokuratorów, tam wszędzie podane są dane, jak drastycznie wzrosły liczby tymczasowych aresztowań, ile ludzi było trzymanych w aresztach tymczasowych, ile ludzi nawet zapłaciło najwyższą cenę za to, że po prostu władza realizowała jakiś swój polityczny cel i zdemolowała im kompletnie życie. Ja sam jestem tego typu przykładem. Mój ojciec spędził 12 miesięcy w areszcie wydobywczym za cudze przestępstwa. Zdemolowano mu życie, pozycję społeczną, zawodową, zniszczono nam firmę, wielokrotnie nasyłano na nas służby trzyliterowe różnego rodzaju, po kilka razy robiące to samo. Sądowa weryfikacja tymczasowego aresztowania to w ogóle fikcja, bo sądy tak samo zostały sparaliżowane działaniem prokuratury, co wszystko się skończyło leczeniem psychiatrycznym i zdemolowaniem praktycznie życia człowiekowi, który nie popełnił żadnego przestępstwa, który kiedy doszedł do siebie, by się dowiedzieć w końcu dlaczego i w imię czego zostało to zrobione, otrzymał od prokuratury postanowienie, że to śledztwo zostaje zawieszone, ponieważ sprawcy pozostają nieuchwytni. Do kogo się zwrócić w takiej sytuacji? No, nie wiemy. Ten przykład pokazuje, tkwimy teraz w zawieszeniu pomiędzy młotem a kowadłem na łasce obecnej władzy, nie mając narzędzi tak naprawdę do zakończenia sprawy, do rozprawienia się z tym. I takich ludzi jest wiele. Tego będziemy pilnować i na to będziemy szczególną uwagę zwracać. Jako Konfederacja postulujemy przede wszystkim merytoryczne podejście do rozwiązania sprawy, to znaczy zorganizowanie zarówno służb, a przede wszystkim prokuratury na zasadzie niezależności, całkowitej niezależności prokuratorów, ale i odpowiedzialności. Odpowiedzialności przed tymi, wobec których podejmuje się decyzje. Dziękuję serdecznie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, dziękujemy bardzo.